od matek. Intelektualny rozwój dzieci. Cześć. Nazywam się Angelika Maria Gąsior i witam Cię na kanale Gut Matter. Miejscu, w którym warto być, jeśli chcesz wychować mądre i przedsiębiorcze dzieci. Drogi rodzicu, jeśli oglądasz ten film, to zapewniam Cię, że będzie to jeden z Twoich ulubionych odcinków. Jeśli nie ulubiony. Dlaczego? Ponieważ dziś powiem, jak to zrobić, żeby Twoje dziecko w przyszłości było bogate, mądre, wykształcone, zdrowe, szczupłe, wysportowane, ze wspaniałą karierą oraz wspaniałą rodziną. Wiem, że brzmi to dość utopijnie, ale zapewniam Was, że jest to 100% skuteczna metoda. Potwierdzona badaniami wśród dzieci i wśród dorosłych. Jak myślisz, jeśli istniałaby jedna umiejętność, która decydowałaby o wszystkich tych wspaniałościach, które opisywałam przed chwilą, to co by to było? Co decyduje o tym, że w dzieciństwie nie gryziesz innych dzieci, kiedy jesteś zły? Że w podstawówce odrabiasz zadanie domowe, mimo że ci się nie chce? Że dziś odkładasz cały rok na wakacje, mimo że chciałoby się wydać na coś innego od razu? Samokontrola. Od ponad 60 lat prowadzone są szczegółowe badania na temat samokontroli, na przykład za pomocą słynnego testu Marshmallow, który przeprowadził psycholog Walter Mischel ze Stanford University. W badaniu dzieci miały bardzo proste zadanie: zjeść jedną piankę Marshmallow od razu albo poczekać i otrzymać dwie pianki później. Każde dziecko chciało dwie, bo przecież lepiej mieć dwie pianki niż jedną. Ale nie każde dziecko było w stanie się na tyle kontrolować. Z pomieszczenia, w którym znajdowały się dzieci, usunięto wszystkie rozproszenia, nie było w nim ani zabawek, ani obrazków. Badacz wychodził z pomieszczenia i maluch zostawał sam na sam z pianką. Powstrzymanie ogromnej chęci pożarcia pianki na miejscu w takich warunkach to ogromne osiągnięcie. Początkowo badanie miało dotyczyć tylko oszacowania, jak dzieci radzą sobie z samokontrolą i w jakim wieku się ona wykształca. Nikt się wtedy nie spodziewał takich wyników. To samo badanie zostało powtórzone wielokrotnie, tym razem jednak naukowcy z Nowej Zelandii postanowili obserwować wszystkie dzieci urodzone w danym mieście z konkretnego rocznika, a następnie, nawiązując kontakt z rodzicami w kolejnych dekadach, badali, czy istnieje związek pomiędzy samokontrolą a powodzeniem w życiu. Dziesiątki lat badań pokazują, jak niezwykłe znaczenie ma siła woli w naszych kolejach losu. Okazuje się, że im lepszą dzieci miały samokontrolę w dzieciństwie, tym lepiej im się wiodło już jako dorosłym ludziom. Byli zdrowsi, zamożniejsi, nie wchodzili w konflikty z prawem. I w drugą stronę, im szybciej dzieci zjadły piankę, czyli im mniej nad sobą panowały w dzieciństwie, tym miały gorsze zdrowie, mniej zarabiały i częściej były notowane w kartotekach policyjnych. Analiza statystyczna wieloletnich wyników badań pokazała wprost, na podstawie samokontroli małego dziecka można przewidywać późniejsze sukcesy. Jeśli chodzi o powodzenie finansowe, samokontrola w dzieciństwie pozwala przewidzieć ten sukces nawet lepiej niż iloraz inteligencji, klasa społeczna czy rodzina. Dlaczego to jest takie ważne? Lepiej zrozumiemy wszystko, operując na konkretnych przykładach. Na przykład, osoba z nadwagą, która potrafi się kontrolować, ma na tyle w sobie siły woli, by odmówić kawałku tortu i jednocześnie zachęcić się do ćwiczeń. Nie masz siły woli? Nie schudniesz. Osoba, która nie potrafi kontrolować swoich impulsów, zaraz po wypłacie kupuje mnóstwo niepotrzebnych rzeczy po to, żeby pod koniec miesiąca nie starczyło na oszczędzanie. Nie masz samokontroli? Nie zaoszczędzisz ani na samochód, ani na wakacje i marnie widzę Twoją emeryturę. Młody chłopak, który szybko się wścieka, jeśli kontroluje swoje impulsy, rozładuje napięcie na przykład na siłowni. Jeśli nie ma siły woli, zaatakuje kolegę albo przechodnia, a czasami jeden taki wybryk potrafi zniszczyć życie.
Myślę, że dorośli wiedzą już, co mam na myśli, dlatego schodzimy niżej wiekowo do uczniów. Jeśli uczennica ma wystarczająco dużo samokontroli, to odłoży rozrywkę na potem, by nauczyć się do klasówki. Jeśli uczeń ma wystarczająco dużo siły woli, będzie się uczył angielskiego regularnie, co odpłaci się dobrą znajomością języka. A co z małym przedszkolaczkiem, który bardzo nie lubi, jak się mu zabiera zabawki? Jeśli brak mu samokontroli, to ze złości gryzie inne dzieci. Jeśli ma jej więcej, rozwiązuje zabawkowe konflikty w bardziej humanitarny sposób. Ale uwaga, uwaga! Dla tych, którzy już niemal posiwieli i zgrzytają zębami, zarówno osobę dorosłą, a przede wszystkim dziecko, można nauczyć samokontroli. Więc nic nie jest stracone, a powiem więcej. Pracowanie nad samokontrolą odpłaci się szybciej niż myślisz. Jeśli temat Cię zaintrygował i chcesz wiedzieć więcej, mam dobrą wiadomość. Mam dla Was książkę, napisaną osobiście przez Waltera Michela, psychologa, który przeprowadzał testy, w których opisuje konsekwencje wynikające z posiadania i z braku samokontroli, jak również strategie, jakie stosowały dzieci, którym udało się oprzeć piance marshmallow. Ogłaszam więc konkurs. Oczywiście wszystkie zasady konkursu opisuję szczegółowo w artykule, więc koniecznie tam zajrzyj. By wziąć udział w konkursie, przeprowadź test marshmallow we własnym domu i daj mi znać, jak Wam poszło. Przygotuj 2 sztuki czegoś absolutnie pysznego, co Twoje dziecko uwielbia i zaproponuj, że może zjeść teraz jedno, ale jeśli poczeka, to dostanie oba. A następnie wyjdź z pokoju i czekaj. Na końcu opisz krótko, jak przebiegł test, co czuło dziecko podczas i zrób Wam zdjęcie. Czas na wykonanie zadania konkursowego macie do końca kwietnia, a wraz z początkiem maja zwycięzca otrzyma pocztą ten wspaniały egzemplarz. Więc teraz biegnij na bloga, zapoznaj się z pełnymi zasadami konkursu i liczę na Waszą sumienność. To wszystko na dziś. Koniecznie zapisz się na newsletter, jeśli chcesz otrzymywać jeszcze więcej materiałów niezbędnych, żeby wychować mądre i przedsiębiorcze dziecko. A zrobisz to, klikając w poniższy link. Tymczasem dzięki za spędzony wspólnie czas i do zobaczenia następnym razem.